Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Paulina. Witam się z Wami ponownie na moim kanale i dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o kilku takich dietetycznych, odchudzaniowych trikach, których wcale nie stosuję. Kojarzycie ten trik? Co zrobić, żeby zjeść mniej? Jedz na małym talerzu? Ja tego nienawidzę. Serio, po prostu nienawidzę tego. Nienawidzę jeść na małych talerzach, po prostu doprowadza mnie to do szewskiej pasji. Jak mam jedzonko ładnie rozłożone na moim talerzu i nagle po prostu nie mam gdzie operować sztućcami. Bo jak chcę coś pokroić, to wszystko mi się zaczyna, wiecie, wysypywać na boki, no to mnie doprowadza do szału, dosłownie do szału. No bez przesady, no staram się panować nad swoimi emocjami, ale jednak bardzo, bardzo tego nie lubię. Ja uwielbiam jeść na dużych talerzach, nawet śniadanie, nawet jakieś takie, wiecie, płatki ze skyrem w dużej miseczce, żeby tam było miejsce, żeby sobie tutaj zamieszać, żeby to sobie tutaj nałożyć, tamto sobie dołożyć, no żeby po prostu się coś działo na tym talerzu. Dla mnie takie kiszenie się na małych talerzach to jest duże no-no, absolutnie nie dla mnie. Oczywiście to jest moja osobista opinia, moja osobista preferencja, ja tego nie cierpię. Rzecz numer dwa, taki trik dietetyczny, co zrobić, żeby jeść bardziej świadomie i żeby tutaj nasz proces jedzenia, posiłku był taki bardziej tu i teraz. Nie jedz przed telewizorem. No ale słuchajcie, to co ja mam przed tym telewizorem robić? Ja mam siedzieć tylko? Zawsze śniadanko jem w towarzystwie The Office. To jest mój ulubiony serial, a jeżeli nie The Office, to na przykład Grace i Frankie. Oj tak, no kocham po prostu, to jest cudowne. To jest taki fajny początek dnia. Eat it! Eat it, Phyllis! Dip it in the water so it'll slide down your gullet more easily. That's what she said. Oh, no, not that! Just come on, you guys, let's do it! I ja wiem, o co chodzi. Chodzi o to, że bardzo często przed telewizorem tracimy kontrolę nad ilością jedzenia, jakie spożywamy. No ale jeżeli na przykład, tak jak ja, przygotowujecie sobie w kuchni śniadanie i idziecie z nim do salonu i sobie usiądziecie przed telewizorem i zjecie po prostu to, co macie tam nałożone, to, co macie przygotowane, no to moim zdaniem nie jest to aż taki duży problem. Ale jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, jeżeli chodzi właśnie o jedzenie przed telewizorem. Dajcie mi znać w komentarzach, czy Wy jecie przed telewizorem, czy raczej jecie w kuchni. A jeżeli jecie w kuchni, to jecie sami, czy jecie na przykład, czy macie taki rytuał jedzenia posiłków rodzinnie? Jestem bardzo ciekawa. U mnie ze względu na to, że wszyscy pracują zdalnie i w domu praktycznie zawsze są te same osoby i wszyscy są na miejscu, to jest niemożliwe, żeby jeść wszystkie posiłki razem, bo po prostu byśmy sobie skoczyli do gardeł. Każdy jakoś tak sam sobie organizuje ten czas, sam sobie organizuje posiłki. Oczywiście od czasu do czasu jemy razem, ale po prostu nie wszystko, no bo to nie ma opcji nawet. Dlatego też właśnie czasami lubię zjeść sobie przed telewizorem, żeby mieć też coś takiego tylko mojego, tylko swojego. Trudno jest mi sobie wyobrazić na przykład, że miałabym zjeść posiłek, no nie wiem, patrząc przez okno na ulicę. Nie wiem, w ogóle tego nie czaję. Chyba moim zdaniem lepiej jest jednak oglądać telewizję, mieć włączony jakiś program czy serial, niż na przykład siedzieć na telefonie i cały czas scrollować Facebooka czy Instagrama. Takie są moje przemyślenia. Ja tak myślę. I zresztą bardzo często przy jedzeniu nie scrolluję sobie telefonu. Wolę właśnie coś włączyć, być taka skupiona na czymś i na moim posiłku, niż jeszcze drugą ręką tutaj coś manewrować. Nie, to takich rzeczy to nie lubię. Jeżeli macie ochotę wesprzeć mnie w głosowaniu w plebiscycie Twojego stylu, w którym zostałam nominowana w kategorii self-love, to podrzucam Wam poniżej link. Będę bardzo, bardzo serdecznie wdzięczna za każdy Wasz głos. Pamiętajcie, żeby głos był ważny, trzeba go oddać w 5 kategoriach. We wszystkich kategoriach musicie na kogoś zagłosować i na dole później zatwierdzić swoje wybory. Kolejny taki trik, bardzo kiedyś popularny, szczególnie na początku lat 2000, to było unikaj soli, nie jedz soli. No, jakby Wam to wytłumaczyć, ja sól bardzo lubię. Lubię mieć dobrze doprawione jedzenie i wcale tej soli nie unikam. W momencie, kiedy boli mnie głowa, to nim wezmę sobie tabletkę na ból głowy, jakąś taką przeciwbólową, to właśnie biorę sobie odrobinę soli, rozmieszam w szklance wody i wypijam w formie takiego izotoniku. To działa bardzo dobrze, dlatego że wypicie samej szklanki wody bardzo często kończy się później tym, że lecimy do toalety,
i po prostu to z nas wypada. Natomiast sól pomaga nam po prostu tą wodę w naszym organizmie trochę dłużej przechować. Sól jest szkodliwa w nadmiarze, kiedy spożywamy jej bardzo dużo, na przykład w wysoko przetworzonych produktach. Ale tak ogólnie sól jest nam potrzebna do życia, więc takie maniakalne wręcz ograniczanie soli może spowodować naprawdę dużo więcej kłopotów niż dostarczanie tej soli w jakiejś takiej umiarkowanej, normalnej ilości. Takie jest moje zdanie. I powiem Wam szczerze, że ten sposób z solą właśnie przed wzięciem pastylki na ból głowy bardzo często powoduje, że ja później tej pastylki zwyczajnie nie biorę, bo głowa przestaje mnie boleć. Ja nie unikam soli też dlatego, że jeżdżę konno i u nas na przykład w stajniach konie mają w boksach takie wielkie, wielkie solne lizawki i one stoją i tą sól liżą. I patrzenie na to uświadomiło mi, że hej, chyba ta sól nie jest aż taka szkodliwa. Konie to zwierzęta, które się pocą. Ludzie też się pocą, więc tą sól wraz z potem tracą. Psy natomiast się nie pocą. I być może one takiej soli, takiej lizawki solnej dostawać nie powinny. Nie wiem, tutaj mógłby się wypowiedzieć może jakiś specjalista od psiej diety i od psiego odżywiania. Mi się wydaje osobiście, że jeżeli chcemy zachować balans, to nie powinniśmy rezygnować z niczego, tylko po prostu podchodzić do tego w sposób racjonalny. Kolejnym takim często słyszanym trikiem jest na przykład pij 2 szklanki wody przed posiłkiem, żeby zjeść mniej. Say what? Żeby zjeść mniej? Okej, dobra, rozumiem, o co chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu ograniczać porcje. Ale wlanie w siebie wcześniej 2 szklanek wody, sorry, no w moim przypadku na pewno nie zadziała. Jeżeli chcę coś zjeść, to chociażbym wypiła 10 szklanek wody przed posiłkiem, to i tak to zjem. W sensie, to ja sobie jedynie, co, rozrzedzę to jedzenie w środku, w żołądku i wcale to nie spowoduje, że będzie ono mi się trawiło dłużej. Raczej mogłabym zasugerować, że pewnie będzie mi się trawiło szybciej. Co nie jest najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku, więc no nie, dla mnie coś takiego w ogóle nie wchodzi w grę. Dochodzi jeszcze temat rozwodnienia soków żołądkowych. Nie wiem, no sama nie wiem. Ja czegoś takiego nie robię, nie stosuję. Dla mnie to jest po prostu bzdura. I tu w ogóle wchodzimy w kwestię picia, bo jedni mówią pij przed posiłkiem, inni mówią nie wolno ci pić przed posiłkiem, drudzy mówią nie pij po posiłku pół godziny. Szczerze mówiąc, ja staram się po prostu pić wtedy, kiedy chce mi się pić. Jeżeli na przykład jem posiłek i zachce mi się pić, to po prostu piję. Aż tak bardzo nie przywiązuję do tego wagi. Wydaje mi się, że mój organizm jednak w tym przynajmniej kontekście daje mi dosyć takie sensowne sygnały. Jeżeli chce mi się pić, to po prostu piję. Jedz posiłki wolniej, dzięki temu zjesz mniej, bo uczucie sytości stuknie do Twojej głowy i powie, że tak, że już jesteś najedzony. I ja tutaj mam takie specyficzne podejście, bo bardzo często, kiedy jem, ja się po prostu nie zastanawiam nad takimi rzeczami. Nie wiem, jak to jest u Was. Czy Wy na przykład, jak siadacie do jakiegoś posiłku, to rozmyślacie, och, co tu teraz zrobić, żeby dietetycznie tutaj było fajnie i żeby wszystko się zgadzało? Nie, ja po prostu mam ochotę skonsumować ten posiłek. I tyle. I nie zastanawiać się przez pół godziny, czy go jeść lewą ręką, czy prawą ręką. Czy jeść go widelcem, czy łyżką, czy nożem, czy nie wiem, rurką do picia. No, bez sensu. Dla mnie to jest po prostu bez sensu. To jest zbyt duże przykładanie wagi do takich naprawdę mało znaczących szczegółów. Okej, nie chodzi o to, żeby teraz napchać się w 3 sekundy, po prostu wrzucić w siebie 4 hamburgery, bo to nie jest po pierwsze wartościowe jedzenie, a po drugie pewnie rzeczywiście będziemy zaraz głodni, bo po prostu nawet nie zauważyliśmy, kiedy jemy. No ale też nie sposób jest na siłę na przykład przeciągać tego procesu jedzenia w nieskończoność i na przykład brać mały kęs, brać go do buzi, czekać 5 sekund, kolejny, to jest po prostu chore. To zakrawa o jakieś poważne zaburzenia odżywiania. Wydaje mi się, że najzdrowszym sposobem jedzenia jest po prostu normalne jedzenie.
I tak, czasami musimy zjeść coś w biegu. To się zdarza. Oczywiście fajnie by było, gdyby zdarzało się jak najrzadziej, ale się zdarza. Czasami na przykład nie mamy czasu, żeby sobie coś przygotować wartościowego, więc chwycimy coś w drodze. To też się zdarza. I powiedzmy sobie szczerze, obwinianie się później za to, że o Boże, jadłam ten posiłek tylko minutę, a powinnam go jeść 14 minut, jest po prostu bez sensu. To jest taki świetny przykład tak zwanego overthinking, gdzie po prostu więcej energii spalamy na myślenie niż na sam proces. No, dla mnie to po prostu jest bez sensu. Nie. Chwila przerwy dla patrona dzisiejszego filmu, czyli marki Cuvings, z którą współpracuję już od dłuższego czasu i to właśnie dzięki takim współpracom mam możliwość nagrywać dla Was filmy regularnie. Także serdecznie, serdecznie dziękuję. Jeżeli macie ochotę sprawdzić sobie ofertę Cuvingsa, no to koniecznie zajrzyjcie w link poniżej, ten link, który jest w opisie filmu, żeby sprawdzić, co tam ciekawego Cuvings dla Was przygotował. Wracamy do filmu. Wstawaj od stołu z delikatnym niedosytem. I ten właśnie podpunkt ja stosowałam wielokrotnie. Pamiętam, kiedyś była taka przyjaciółka mojej mamy, która mi powiedziała, że zawsze trzeba być ciut głodnym. Nie, nie dla mnie, nie dla osoby, która funkcjonuje tak jak ja, nie dla osoby z zaburzeniami odżywiania. Ja muszę poczuć sytość, ja muszę poczuć głód. Ja nie mogę być ciągle ciut głodna. Ja nie mogę wstawać od stołu z delikatnym uczuciem niedosytu, z delikatnym uczuciem głodu, bo to tylko i wyłącznie przez następną na przykład godzinę się spotęguje i ja w końcu rzucę się na jedzenie. Ja chcę jeść normalnie. Ja nie chcę mieć jakichś super ekstra metod jedzenia. Błagam Was, jedzenie to jest najprostsza czynność na świecie. No nie wiem, co może być łatwiejsze. Siusianie? No chyba siusianie tylko. Więc naprawdę nie komplikujmy sobie życia. Po co sobie ciągle komplikować życie? Po to jemy, żeby nie odczuwać głodu. I dla mnie notoryczne odczuwanie głodu będzie powodowało gorsze efekty niż zjedzenie posiłku, zapomnienie o tym głodzie, poczucie głodu i znowu zjedzenie posiłku. Ja tak chcę funkcjonować. Ja pomiędzy posiłkami chcę robić rzeczy. Chcę działać, chcę żyć, chcę funkcjonować, a nie ciągle w kółko, non-stop po prostu myśleć o jedzeniu i o tym, że ach Boże, jestem troszkę głodna, bo nie dojadłam sobie na śniadanie. To zjem sobie teraz jabłuszko, ale też nie na tyle duże, żeby cały czas czuć ten głód. Nie dla mnie. Absolutnie nie dla mnie. I ostatnia rzecz, ostatni trik, jaki znalazłam, po prostu mnie rozwalił na kawałki. I szczerze mówiąc, uważam, że jest psychiczny. I jeżeli ktokolwiek Wam coś takiego kiedykolwiek zaproponował albo zasugerował, to naprawdę zastanówcie się, z kim gadacie. Wąchaj jedzenie, bo zapachem też można się najeść. No, powiem szczerze, że to jest ostro powalone. To jest po prostu powalone. To już nawet nie jest chore. To jest po prostu powalone podejście. Bo powoduje to w końcu, w pewnym momencie, że my i nasza relacja z jedzeniem robi się już kompletnie rozwalona. Jedzenie, oczywiście ono ma swój aromat. Ono może mieć zachęcający aromat. Ono może mieć taki, nie wiem, niezachęcający aromat, jak na przykład gotowane jajko w pociągu. Jak sobie, nie wiem, czy znacie takich ludzi, którzy po prostu wsiadają do pociągu, szczególnie takiej długiej relacji, gdzie pociąg jedzie 6 godzin na przykład i otwierają sobie kanapeczkę oraz do kanapeczki otwierają sobie gotowane jajeczko. Już takie obrane ze skorupki. Ono musi być przygotowane wprost do zjedzenia. I to jajco tak parszywie capi. Więc tak, jedzenie ma swój aromat. I to dobrze, że ma swój aromat. W czasach COVID-u niektórzy, którzy stracili węch, wiedzą, jak to jest jeść coś bez zapachu. Więc to jest okej. Okay. Ale mówienie, że ja się teraz najem, wąchając kiełbasę, no proszę Was, to jest naprawdę chore podejście. Jeżeli coś zadziałało na nas, to nie oznacza, że musi zadziałać na drugą osobę. To po pierwsze. A po drugie, nigdy nie wiemy, co siedzi w głowie.
tej osoby, z którą rozmawiamy. I tak na przykład możecie rozmawiać ze mną i walniecie mi jakimś takim super ekstra trikiem, metodą odchudzania i ja po mnie to spłynie jak po kaczce, bo ja już swoje przeszłam, ja już swoje wiem i doskonale wiem, że czasami trzeba przymknąć oko na niektóre rady. Ale możecie trafić na osobę, która na przykład jest w potrzebie, naprawdę w dużej potrzebie szukania jakichś trików, metod i tak dalej. I walniecie jej coś takiego, co doprowadzi tą osobę na przykład do zaburzeń odżywiania, albo do jakiejś niezdrowej relacji z jedzeniem, albo niezdrowej relacji samemu z sobą, tak? Bo nagle zacznie postrzegać, o Boże, to ja do tej pory jadłam kiełbasę, a wystarczyło ją powąchać, to coś jest ze mną nie tak. Wiecie, o co chodzi? Są naprawdę ludzie, którzy są bardzo wrażliwi i biorą wszystko bardzo do siebie. I w momencie, jeżeli będziemy im dawać takie rady, to możemy im zrobić wielką krzywdę. Chociażbyśmy dawali te rady w dobrej wierze, to nadal możemy komuś zrobić krzywdę. Dajcie mi znać w komentarzach koniecznie, czy wy słyszeliście kiedyś jakieś takie mądrości albo jakieś takie triki, co tu zrobić, żeby schudnąć. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. To są takie ode mnie, takie, które przyszły mi teraz do głowy. Na pewno jest ich więcej, więc jeżeli coś jeszcze mi się przypomni, to z pewnością dam Wam znać. Niezmiennie bardzo będę Wam wdzięczna, jeżeli zagłosujecie na mnie w plebiscycie Twojego stylu. Link macie w opisie. Zapraszam Was też na Instagrama, gdzie sobie troszeczkę śmieszkujemy, gdzie jest na luzie, gdzie jest wesoło. Jeżeli macie ochotę, no to koniecznie, koniecznie zajrzyjcie. I ach, jeszcze, Boże, zapomniałam, przecież najważniejsze, zasubskrybujcie ten kanał, dlatego że teraz jestem z powrotem na redukcji. Jeżeli chcecie być na bieżąco z moją redukcją lub do mnie dołączyć, to zasubskrybujcie ten kanał i oglądajcie filmy na bieżąco. Jeżeli chcecie być tak super na bieżąco, to obok guziczka subskrybuj jest taki dzwoneczek. Jeżeli go naciśniecie, to będziecie dostawali powiadomienia, że dodałam nowe filmy. To tyle, koniec ode mnie. Na dzisiaj nic więcej dla Was nie mam. Trzymajcie się ciepło, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę. Koniec, dobra, pa, pa.